Siemano. Taki krótki filmik, postaram się Wam trochę opowiedzieć, jak to z tym moim kontem było, jak je straciłem i jak je odzyskałem. Trochę screenów mam, trochę zdjęć, więc może komuś się to przyda. Mam nadzieję, że nikt takiej sytuacji nie będzie miał, ale tak czytając po internetach, no to coraz więcej takich sytuacji jest, coraz więcej ludzi pisało na forach, że miało taki sam problem jak ja, no i nie umiało go rozwiązać. Mi dokładnie po 6 dniach udało się odzyskać dostęp do konta. Można to zrobić szybciej, ale no tak jak mówię, początki jakieś tam łatwe nie były. Ciężko nieraz mi było ustalić co z czym. Więc może komuś się ten filmik przyda, ale tak jak mówię, nikomu tego nie życzę. No więc może po kolei, jak to wszystko się zaczęło. W piątek 3 lutego dodaję sobie jeszcze film. Wieczorkiem jakoś, tak jak z reguły dodaję. Film był z Yamaszki, z rozbiórki. Jak widzicie, już jest złożona. Złożenia no już nie nagrałem, bo później mi zabrali ten kanał. No już człowiek się zdenerwował i nawet przestał nagrywać. No ale wracając, no dodałem film koło godziny 18 w piątek. Wszystko było jeszcze ok. Dzień w sumie zakończył się tak jak każdy. Jakiś tam zmian na kanale nie widziałem, ani jakichś logowań do poczty. Nic nie klikałem, bynajmniej tak mi się wydaje, ale też wiecie jak to jest. Na drugi dzień, w sobotę, z rana sobie wstaję i co, kompa włączam, YouTube'a oczywiście. No i pierwsza informacja jaka mi przyszła, no to zostałem wylogowany z kanału swojego, ale wtedy jeszcze tam, no mówię, wylogowany, no trzeba się zalogować ponownie i tyle. Więc co, odpalam sobie pocztę Google, no i pierwsze zdziwienie w sumie moje jakie było, to teraz Wam się tam będą wyświetlać jakieś screeny, zdjęcia. Próbuję się zalogować, wpisz hasło, nazwa konta EnduroShot, no ale e-mail jakiś inny. Mejak, coś tam, no mniejsza o to, ale w każdym bądź razie to nie jest mój e-mail. W ogóle nie wiem co to za e-mail, jakieś dziwne nazwy. Więc już pierwsze jakieś tam zdziwienie było. Oczywiście wpisałem hasło, które no było błędne, wiadomo. Zaraz pierwsze co, zalogowałem się na inne konto dodatkowe i mam jeszcze jedno konto na YouTubie. Po zalogowaniu w wyszukiwarkę wpisałem EnduroShot. Zamiast EnduroShot to pokazał się taki kanał Tesla Live, coś takiego jak widzicie. Jakieś samochody, jakiś live, zbiórka funduszy. Coś tam trwało, no już można było się domyślić, że coś jest nie tak. No i co, zaczęło się szukanie. Pierwsze co mi przyszło w sumie do głowy, no to co, zmiana adresu, nie zmiana adresu, tylko zmiana hasła, przypomnienie hasła, coś takiego. Więc co, otwieramy sobie pocztę Google'a, wpisujemy adres, swój e-mail. Dalej, no wszystko ok, mój był e-mail podany. Wybierz jak chcesz się zalogować. Jeden z kodów zapasowych, którego no oczywiście nie mam. Kod weryfikacyjny dostępny pod numerem. Widać dwie ostatnie liczby numeru telefonu. To nie jest mój numer oczywiście, tylko jakiś inny też podany. Także już ktoś sobie prawdopodobnie zmienił. No i spróbuj zalogować się w inny sposób. No, czyli kliknąłem, spróbuj zalogować się w inny sposób. Odzyskiwanie konta, coś takiego się pokazało. Wpisz kod, który wysłaliśmy na ten i ten e-mail. No tylko ten e-mail, który tu jest podany, to jest mój e-mail skradziony. No więc jak miałem uzyskać kod do odzyskania hasła? Nie, no trochę to jest bez sensu. No bo nie było takiej możliwości, żebym wszedł na tą pocztę i wpisał kod. No i znowu kombinowanie, szukanie, inne sposoby. Od razu mówię, nic nie działa. Jakieś tam odzyskiwanie konta od Google, pomoc Google. No tutaj jesteśmy w sumie zdani na boty tylko, które nam odpisują i nie mamy szans żadnego, żeby przypomnieć to hasło. No i co dalej? Zaczęło się szukanie oczywiście po forach innych, po filmiki zacząłem oglądać, bo już widziałem, że nie jeden miał taki problem, że trwały jakieś live'y o bitcoinach i o kryptowalutach. Trafiłem na fajny filmik, w którym tam dużo komentarzy było, że udało się odzyskać konto, no i jednym ze sposobów okazał się Twitter. Konta na Twitterze oczywiście nie miałem. Więc co, szybko było trzeba założyć, konto założyłem, no i było trzeba wysłać wiadomość z oznaczeniem Team YouTube. Coś takiego jak tu widzicie, to jest moja wiadomość,
Angielskiego oczywiście nie znam, no więc poszedł translator, od kogoś tam ściągnąłem podobną wiadomość. Napisałem, że no, straciłem konto, czy mogę prosić o pomoc, że nie mam dostępu do poczty, do kanału. No i dosyć szybko dostałem odpowiedź w komentarzach, żeby po prostu wejść na, no tak jakby prywatną skrzynkę w Twitterze. No i dalej otwieram tą skrzynkę w Twitterze i team YouTube już mi coś tam odpisał. Chcieli po prostu mój adres URL. Tylko no tu jest kolejny problem, to jest po ukośniku, com, ukośnik, jakieś tam literki, liczby, no oczywiście tego nie miałem też. EnduroShot to jest, też traficie tak jakby po tym do mojego kanału, ale to jest niestandardowy URL, czyli to nie chodziło im o to, no ale no podałem to, bo tylko to miałem. Dodatkowo napisałem, jak teraz tam kanał się nazywa i podałem niżej swój tak jakby kontaktowy e-mail, do którego obecnie mam dostęp, żeby mogli się ze mną skontaktować. Każda tam odpowiedź na wiadomość trwała no, do 24 godzin z reguły. No i po tej wiadomości dostałem kolejną wiadomość. Tu już pojawił się link z dostępem do formularza tak jakby odzyskiwania konta. Linków no nie będę podawał, bo nie wiem czy mogę, ale jeśli ktoś będzie chciał, to w wiadomości prywatnej jakoś tam mogę udostępnić czy coś tam pomóc. Także jak coś to piszcie. No i jak kliknąłem w ten link, no to przeniosło mnie do takiej strony odzyskiwanie przejętego konta YouTube. No i tu wszystko było opisane mniej więcej, nie możesz zalogować się, wykonaj czynności umożliwiające przywrócenie konta Google lub Gmail. No i kliknąłem w ten link i tu już coś w pewnym etapie ruszyło. Przeniosło mnie do kolejnego formularza, w którym miałem możliwość podania swojego konta, które straciłem, no bo na razie ubiegam się o konto Gmail, nie YouTube. To jest powiązane, wiadomo, ale chciałem odzyskać dostęp do poczty, no więc podałem to stracone konto i podałem też pomocniczy adres e-mail, który miałem wcześniej. No bo ten włamywacz, że tak go nazwę, zmienił tak jakby ten pomocniczy adres e-mail na ten, który wam tam wcześniej pokazywałem, mailach, coś tam. Ale tu podałem ten poprzedni, który był przeze mnie ustawiony. No i to było w sumie tyle. Potwierdziłem. No i co? Znowu było czekanie. Czekanie koło dnia. Po dniu odzyskałem konto e-mail. Przyszła chyba mi wiadomość na ten pomocniczy, który podałem, że konto zostało odzyskane. Dostęp, żeby kliknąć w link. Kliknąłem w link. Udało się zmienić hasło. Dostęp do konta miałem już odzyskany, więc już trochę było lepiej. Ale dalej był problem z kontem YouTube. No bo teoretycznie powinienem już mieć dostęp. Ale gdy wchodziłem na swoje konto, wyskakiwała mi wiadomość, że twoje konto zostało zablokowane z powodu naruszenia zasad, bla 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 i tak dalej. I tam w tej wiadomości było, jeśli chcesz się odwołać, no to kliknij w formularz. No i znowu kolejny formularz do odzyskania konta YouTube. No i tu też kolejny duży problem się pojawił, bo w tym formularzu bezpośrednio od Google po wypełnieniu go, tam dużo informacji nie było do podania, tylko w zasadzie adresy e-mail, znowu ponownnie dwa pomocniczy i ten, który na którym miałem konto utworzone na YouTubie. I trzeba było opisać całą sytuację, dlaczego uważam, że moje konto zostało niesłusznie zablokowane. No to oczywiście opisałem, że konto zostało przejęte, jakieś tam pierdoły wypisałem, co, dlaczego, jak to wyglądało. Ale no niestety dostałem w sumie za jeden dzień taką odpowiedź. Dziękujemy za skontaktowanie się. Bla bla bla. Wygląda, że e-mail, o który pytasz, nie jest powiązany z aktywnym kontem Google. No i znowu człowiek się zdenerwował. Być może konto podane w formularzu nigdy nie istniało. W razie potrzeby możesz utworzyć nowe konto Google. No i super, nie? Tak, utwórz nowe konto i zaczynaj wszystko od nowa. No tyle to bym sobie sam mógł stworzyć. Chyba wysłałem trzy te formularze, za każdym razem ta sama odpowiedź. Zmieniałem różne treści tej wiadomości, ale ciągle nie ma takiego konta. Przypuszczam, że to jakiś bot odpowiada, no bo na pewno nikt tego nie przeczytał. I tyle. Więc co, no, wysłałem kolejną wiadomość do team YouTube, opisałem mniej więcej ten problem, że mam już dostęp do poczty, ale nie mogę zalogować się na konto YouTube, bo jest zablokowany. No i od nich znowu dostałem kolejny formularz, kazali kliknąć w link. No i tu jest dosyć ważna kwestia, trzeci punkt, jak widzicie, żeby zalogować się
na e-mail pomocniczy tak jakby i z niego wysłać formularz. Tylko gdy logowałem się na e-mail pomocniczy, nie miałem możliwości wysłać formularza i to tu też długo spędziłem, bo kombinowałem na różne sposoby. Całkiem inny formularz był. Wysyłałem, dostawałem cały czas tą samą odpowiedź, tak jakby od jakiegoś bota, Google. No i tak siedząc, znowu się denerwując, wysyłając te formularze wszystkie, postanowiłem, że wyloguję się ze wszystkich kont, chyba 3-4 konta Gmail, i zalogowałem się tylko na konto powiązane z kontem YouTube. Bo no miałem już do niego dostęp, no to mówię, co mi szkodzi spróbować. I jak byłem zalogowany tylko do tego konta, no to gdy kliknąłem w ten formularz z Twittera, który mi wysłali, przeniosło mnie do całkiem innego formularza. No i myślę, że to był cały haczyk w tej sprawie, żeby z innego konta się zalogować, z tego, które jest utworzone konto na YouTubie. No i jak już kliknąłem, tak jak mówię, no to przeniosło mnie do czegoś takiego. Tu mniej więcej Wam pokażę, jak to wyglądało. Cały taki formularz, dużo pytań, e-mail kontaktowy, e-mail ten, który, na którym mamy konto, identyfikator kanału. Tu miałem jedyny właśnie problem, ponieważ znowu są to te literki takie po... No tu piszę na dole, ukośnik, channel, ukośnik, no i te literki. Ja tu wpisałem Enduro Shot, no bo taki był niestandardowy, no ale piszę, że to... no nie może być taki, wyskakuje błąd. No i tu miałem problem znaleźć w ogóle identyfikator swój, no bo nie miałem żadnego dostępu do konta, nie? Ale jeśli byście szukali tego identyfikatora, wchodzicie na swoją pocztę, jeśli macie już dostęp, wiadomości, po prostu pisałem w wyszukiwarkę wiadomości URL i jakaś wiadomość z 2018 roku mi się trafiła, w której był URL mojego kanału. No i wkleiłem to, więc tu już było git. Kiedy kanał został utworzony? Tu też możecie mieć problem, możecie nie wiedzieć. Rok znałem, ale no miesiąca, dnia nie, więc tutaj po prostu strzeliłem jakoś połowę i powiem Wam, że nawet chyba z miesiącem trafiłem. Ale to też nie jest takie ważne. No myślę, że jeśli faktycznie Wam to konto ukradli, no to też jak się pomylicie coś, to nie będzie żadnego problemu. No i dalej, jakieś e-maile pomocnicze, konto AdSense, czy jest powiązane, czyli czy zarabiamy, no to tak, tam mieliśmy później podać identyfikator do tego konta, no to też możecie bez problemu sobie znaleźć. Urządzenia, jakie ostatnio używałem do logowania się, kiedy doszło do ataku, no takie pierdoły, jak widzicie. No i po wypełnieniu tego wszystkiego, to w sumie był też czwartek wieczór, jak dobrze pamiętam, twój e-mail został wysłany właśnie wieczorem, czyli ten formularz. No i co, no czekanie dalej, mówię, na pewno parę dni znowu to potrwa. Wstaję sobie z rana, pierwsze co, oczywiście poczta, sprawdzam. No i tu już wiadomość mniej więcej, twoje konto zostało odzyskane, udało się przywrócić twój kanał. Można było trochę odetchnąć, zaraz komputer, wchodzę na kanał, filmy, no i filmy wszystkie oczywiście zostały, wszystko było ustawione na prywatne, więc tu już nie było problemu żadnego. Jeśli chodzi o przywrócenie tych filmów, wszystko sobie ustawiłem z powrotem na publiczne. Z takich zmian, co zauważyłem, co wpłynęło, co wpłynie na pewno teraz na kanał, no to ilość subów to jest do odbudowania, ale tak z ciekawości Wam powiem, no to subów około 500 ubyło, ale to nie ma co się przejmować, zaraz będziemy dodawać jakieś filmy, to może wszystko fajnie jakoś ruszy. Od razu wszystkim dzięki, bo pod tym ostatnim filmem z rozbiórki tego kładzisza tam wspomniałem, żeby jakieś info w komentarzu zostawić, coś dla zasięgu. Bardzo dużo ludzi napisało, no parę godzin, koło 100 komentarzy, więc super, dzięki Wam za to. Dużo łapek, praktycznie więcej raz niż normalnie pod filmami. Dzięki, że też pomogliście. Dużo osób na Instagramie pisało, jakieś rady. Black Opso też pozdrawiam, dzwonił, coś tam doradzał. Każdy się jakoś tam zaangażował, więc no, każdemu chciałem podziękować za wsparcie, no i pomoc. No i tak jak mówię, kurde, no z Jamaszki miał być film ze składania, ale mam chyba do... Jak głowicę założyłem, później już materiału nie mam.
bo to już na drugi dzień składałem, to konto straciłem i już to było takie, nie takie samo składanie, bo człowiek to 6 dni w sumie w takiej niepewności był, że nawet się nie chciało nic nagrywać. No a wracając do kanału, no to jeszcze całkiem się poprzestawiały statystyki, no bo wiadomo, u mnie wyświetlenia były jakie były, a tu nagle bach, 3 dni, 1,5 miliona wyświetleń na kanale. Jak będzie z wyświetleniami, no to zobaczymy, pewnie znowu jakoś to będzie ciężko rozbujać, ale mam nadzieję, że jakoś tam damy radę. Cieplej się zrobi, no to oczywiście filmy z wypadów jakieś będą. Teraz też jeszcze o tym chyba nie mówiłem, tam podczas jakiegoś wypadu filmy będą nagrywane na wypadach na dwie kamerki. Tam Kondziu jeszcze z SX-a 250 GoPro 8 kupił, także materiał mi będzie użyczał i będziemy sobie takie z dwóch kamerek, tak jak ostatnio widzieliście, nagrania wrzucać. No i co? I chyba tyle. Cieszę się bardzo, że udało się ten dostęp odzyskać. Szkoda mi było bardzo tych filmów, bo około 7 lat filmy się dodaje. Wiadomo, to pierwsze dodawanie nie było takie jak teraz, ale jest to jakaś pamiątka w sumie od początku przygody z moto, czyli DT125, jakieś tam filmy takie amatorskie, totalnie nieciekawe, ale w formie pamiątki zawsze tam zostaną na kanale, nie? A ja też do tej pory nie zgrywałem sobie filmów, żeby gdzieś na dysk przenośny coś takiego, tylko zawsze miałem nadzieję, że na tym YouTubie to będzie, a w internecie no nie jest nigdy nic takie pewne. Więc jeśli macie jakieś pytania, albo ktoś, mówię, ma podobną sytuację, coś się chce poradzić, możecie pisać na Instagrama czy tam na Facebooka najlepiej, bo tu na tym YouTubie to nie zawsze się tam odpiszę. No i dobra, mam nadzieję, że mniej więcej Wam przybliżyłem, jak ta cała sytuacja wyglądała. W tym filmie co? To wszystko. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Trzymajcie się i do następnego filmu. Strzałka!